W sobotę na rynku w Kępnie odbył się jarmark bożonarodzeniowy. Oprócz stoisk z ozdobami świątecznymi była także okazja do wspólnego kolędowania. Jarmark bożonarodzeniowy zorganizowało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wrota Wielkopolski oraz Urząd Miasta i Gminy Kępno. Jezus trwałym elementem księć świątecznych imprez, wydarzeń, które się dzieją w Kępnie. Cieszę się, że ta wspólna inicjatywa Urzędu Miasta Gminy Kępno i Lokalnej Grupy Działania spotkała się i spotyka się tak z dużym zainteresowaniem i aplauzem mieszkańców miasta i gminy Kępno, bo to przecież robimy dla nich, robimy to dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Przepraszam, żeby w ten sposób podkreślić już atmosferę nadchodzących, zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Sobotni jarmark trwał przez 8 godzin. Oprócz stoisk z ozdobami świątecznymi, rękodziełem i gastronomią, sporym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty z malowania i zdobienia bombek choinkowych, figurek świątecznych, wyrobów witraży, ozdób choinkowych. Dzieci wraz z rodzicami własnoręcznie malowały także pierniki. Panie burmistrzu, może pan powiedzieć, co pan maluje teraz? Łabędzia będzie piernik w kształcie łabędzia. Pana zastępca malował też, ale dzieci się nie poznały, co pomalował. Ja dlatego uprzedzam, że ja maluję piernik w kształcie łabędzia. Ubarwię go kolorami, żeby był przypominał w barwach też łabędzia. W kształcie na pewno przypomina, byle jeszcze w barwach. Dla zmarzniętych Milusińskich i ich rodziców przygotowano herbatę z konfiturą. Święty Mikołaj wraz z elfem częstowali słodkościami. Na scenie zaprezentowali się artyści ze studia piosenki Kępińskiego Ośrodka Kultury. Wystąpili także kolędnicy Sudarynia. Rozstrzygnięty został także konkurs na ozdobę świąteczną. Kwintesencją był koncert artystów z Kępna, którzy nagrali płytę ze świątecznymi utworami i kolędami. Na scenie pojawiła się nawet poseł Bożena Henczyca. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, porodziła syna. Uroku dodał pokaz Teatru Ognia z Krakowa.